Witajcie, kruszwilowe świry. Dzisiaj mamy płytę kamerzysty już odpakowaną, bo w poprzednim filmie ją otwieraliśmy. Jeżeli nie widzieliście, to szybko nadróbcie. Szybko. A dzisiaj będziemy reagować na te utwory. Prosto z płyty będą lecieć. Prosto z płyty. A co jest bardzo ciekawe, to jest track tutaj, track 16, Ballada o byłej, który jest trackiem rockowym, a nie ma go na track liście tutaj na tyle płyty, a jest na YouTubie. To jest dosyć dziwne, no ale dzisiaj sobie trochę... Może... Moja teoria jest ogólnie taka. Łukasz Warzywniak sobie pomyślał, że no teraz każdy dodaje dodatkowy kawałek, więc ja też dodam. Ale z jednej strony miał takie coś w głowie, że kurde, przecież ja zrobiłem tylko 16 kawałków w swoim życiu. Mam dobry pomysł. Dam tam jeden z kawałków, który wrzuciłem na YouTube'a. Nikt nie ogarnie. No to fajnie. No to jakby problem jest taki, że oczywiście nie możemy puścić tutaj całych utworów i nie możemy jakoś tak bezpośrednio ich puszczać, komentować, no bo by nam zdjęli film zapewne. Państwo Kruszwilowie. Tutaj fragmenty pewnie będzie słychać i będziemy mówić o naszych wrażeniach, pierwszych wrażeniach takich. Więc zacznijmy po prostu od pierwszego utworu. Pierwszy to jest utwór Flex, Fit Kubańczyk, czyli no, utwór otwierający płytę właśnie. Okej, no to już możemy zatrzymać. Tyle kawałek wystarczy. No pierwszy kawałek mi się osobiście podobał, no tam ten beat bardzo dużo robił, no był no, strasznie dobry beat, strasznie fajny beat. Szkoda, że jest określony jako produkcja Kruszwil, a nie oddano tutaj takiego hołdu producentowi właściwemu. Beat jest super i w sumie podoba mi się ta nawijka, nie? Fajne mają tam flow, fajnie nawijają kamerzysta z Kubańczykiem. Tekstowo to jest, no w sumie też nie aż tak źle ten... Refren jest spoko. Jakby poziom jest naprawdę niski. Ogólnie poziom tekstowy w Polsce jest niski, czyli ogólnie chodzi o rap aktualnie. No może ale nie, no, się, niektórzy są jakimiś totalnymi kotami, a niektórzy robią... No... Nie, ale to jest... Tak. Może, ale to jest fajne do pobujania się. Ten numer jakby jak najbardziej na plus mi się wydaje i możemy przejść chyba do następnego. Typika numer, bujam się. Dobra, ten utwór wystarczy. Dosyć, znaczy no stary, no bo to był drugi utwór, jaki w ogóle wleciał na YouTube'a, jaki w ogóle tam pojawił się od kamerzysty. I osobiście muszę stwierdzić, że ten utwór jakoś tak najbardziej mi się spodobał no, ze wszystkich, ale jakie kiedykolwiek kamerzysta wypuścił. A nawet ciężko mi stwierdzić dlaczego, jakoś tak mi się przyjemnie kojarzy, dobrze mi się kojarzy. I no nie jest jakiś super wybitny, na przykład rymy mi się czasami nie podobają, ale czasami to ma taki swój urok. Myślę, że tak, ma taki swój vibe. Taki utwór dosyć unikalny, jeżeli chodzi o polską scenę. Taki romantyczny, taki, no... Coś nowego, o! Tak, jest to coś nowego i... No może być. Po prostu ten utwór mi się najbardziej spodobał ze wszystkich. Ale nie potrafię do końca określić dlaczego, no i... Ma swój vibe i tyle. Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie, może to nie tylko my, nie? Jakby najbardziej mi się w tym numerze podoba beat no. I styl, bo to jest taki może... Trochę old school. No trochę jest, nie no, nie mocno. Znaczy, no to jest, nie no, to nie jest old school. Ton jest taki typical old school, ale trochę. W jednej, nie wiem, dziesiątej. Mi się podoba, że tu jest dużo nawijki, mało takiego kombinowania, tylko czysto tekstem właśnie poleciał. No po prostu dużo jest nawijki w tym tekście, mało jest jakichś takich przerw. No i tyle właściwie, no bo i, to tak, no i jest... Muzyce. No i ogólnie też spoko, nie? To są te utwory przedpremierowe, mi się wydaje, że one są nawet lepsze niż te, które po prostu już wyszły na płycie. Ale mi się też tak wydaje. Że po prostu te najlepsze wypuścił wcześniej, tak. No nie wiem. No tak, no żeby nahypować. No tak. Polećmy dalej. Utwór Mamy to coś. Dobra. To co? Jakby ten numer... Mamy to coś, no. Ale kamerzysta jednak tego nie ma. Refren buje, dla mnie, no tam zwroty niekoniecznie, ale no tutaj tylko to jest nasza reakcja, więc bardziej no pierwsze wrażenie, więc powiem po prostu, że no refren buja, a my lecimy dalej i odpalmy numer, którego już nie było przedpremierowo, czyli Air Force One, tak? Go nie było. Taki model buta. Dobra. No.
Powiem tak, w tym numerze mi się tak podoba ten, jak on wchodzi na ten refren, nie? Tak po prostu fajnie wbija w ten beat wtedy. No, tak samo no, jak się też zaczyna ten sam utwór. Bo tam jest taka cisza na początku. No. Znaczy, jest beat, jest końc, jest. No tak, tak. I jest ostatnią sylabę uderza beat wtedy. Znaczy w ostatnie słowo. Wtedy jest taką mocą wchodzi, nie? Tak. I to mi się podoba, ale ogólnie co zauważyłem po tym numerze, to u kamerzysty mi się wydaje, że jest taki problem z przekazywaniem emocji po prostu w głosie. On trochę nawija to takim po prostu przejętym głosem, niekoniecznie jakąś tam Gosiu, to jest, emocje Gosiu to jest zabiera. Człowiek z workiem na głowie, on nie ma emocji. No, to też prawda. No nie przekazuje dobrze emocji tym głosem i to jest trochę takie... Jakby, moim zdaniem to jest taki typika to jest taki, taki trochę głos, jakbym powiedział, że to jest taka niepokolorowana kolorowanka. Że po prostu masz że on tak głosem napija, że to jest sama kolorowanka, ale brakuje, wiesz, jej pokolorować jakoś. Jak dla mnie jest to taka typowa nutka do auta, bo głosu jest takie bum, żeby basy było czuć. No, w sumie. No, tak, no, no to ale znalazimy jakby dalej, też, bo... no, szczerze myślę, dobra, już? Dobra, już. To na koniec może. Nie, musi mówić. Okej, okay, to może tak. To może tak, odczucia. Jest to taka typowa, wakacyjna nutka. Tylko, że brakuje mi jednego w tej nutce. Tak jak Daniel mówił wcześniej, brakuje uczuć trochę. No, emocji. No, emocji. Oraz brakuje mi tej wakacji. No, jakby on śpiewał o wakacjach, ale tak szczerze mówiąc, że tak nie czuję tych wakacji. No tak. To jest taka właśnie nuta typu wakacyjny hit. Mi się wydaje, że. Ani to wakacyjny, się... ani to hit. No nie, ale można by się do tego pobujać. Nie no, rytmicznie jest bardzo fajnie, mi się podoba. Mi się podoba rytmicznie. Ten refren tam, no sam cały tekst po prostu nie zawiera, prawda, przekazu jakiegoś, tylko po prostu rytmicznie fajnie wybrzmiewa przy tym bicie i na tym ten utwór zresztą miał polegać, tak? Bo to typowy po prostu właśnie taki wakacyjny utwór, więc ten mi akurat się podoba. Jakby to ma trochę sens, bo ta płyta miała wyjść kiedy? No miała wyjść, na samym początku miała być pod koniec czerwca, potem miała być... pod koniec lipca? Tak, pod koniec lipca, no a ostatecznie wyszła tam ten wrzesień, tak, więc... Ale dobra, lecimy numer 7. Utwór Ostatni Taniec. Szczerze mówiąc, ta gitara jest fajna. Tak, też mi się podobają takie pojedyncze nutki. Dlatego, bo są tam 32 stopnie, jesteśmy w słonecznej Hiszpanii i kojarzy mi się to tu z jakimś tam hiszpańskim rynkiem, w jakimś wielkim mieście. Brzmienia strun są fajne, nie? Tak. Mi się ten utwór podoba, właśnie jest... z tym beatem. No dobra, tak, no. Tutaj mam wrażenie, jak się nazywa ten ostatni taniec. Jak tak nawiązując do tego tytułu Ostatni Taniec, to tutaj powiedziałbym, że kamerzysta po prostu tańczy z beatem i tutaj fajnie się zgrywa jego głos tak, właśnie tutaj powinien, z tym brzmieniem. I tak, i Ostatni Taniec powinien zakończyć tą oto płytę oraz zakończyć jego karierę. Dobra, to co? Lecimy dalej. Dalej, 5 promili. No to ja powiem tak, no nuta jednak spełnia swoją funkcję, bo potrafi pobujać, chociaż... Na imprezie to raczej byś tego na pewno nie puścił. No tak, byłoby trochę wstyd puścić, ale 2-3 razy usłyszałem jednak, jak ktoś przyjeżdżał autem i ta nuta grała. To chyba było... Bardzo możliwe, że włączona ironicznie, ale jednak się spotkałem. Ta, potem pół godziny później auto wybuchło. No tego to już nie patrzałem, bo nie śledziłem. Ja sprawdzałem i uwierzcie, wybuch, zająłem się tym. Ponownie, no co ja mogę powiedzieć dużo, no buja buja jak ma bujać, tak? Buja jak ma bujać. No ale jakby murem za bonusem i tyle. No i w tej nutce słychać właśnie ten sam styl, co w Titanicu mi się wydaje i to też mi się podoba. Mi się podoba ten styl, nie wiem dlaczego. No. Ale właśnie ten ma podobny ten vibe i to po prostu się przyjemnie słucha jakoś tak. To nie jest jakoś bardzo angażujący numer, nie? Fajnie może, może lecieć na słuchawkach, trochę, nie? Mówię, nie jakoś super buja, tak delikatnie, takim trochę szumem fal. No, trochę to jest taki spokojny no. Właśnie. Titanic, Ostatni Taniec, no, bo to Szare Bloki. No właśnie, to mi się o wiele bardziej podoba u kamerzysty, mi się wydaje, że on w to powinien iść, bo to mu fajnie wychodzi. To właśnie dobrze z jego głosem pasuje, bo on ma taki głos jednak uspokajający, mi się wydaje. Taki kojący trochę głos ma. Przyjemny. Mi się podoba. Dobra. Słuchając zwrotek w tej nucie, mam wrażenie, że kamerzysta trochę z dykcją tutaj nie wyrobił. Trochę końcówki czasem trochę uciekają, mi się wydaje. A, moim zdaniem jakby to jest taki styl, wiesz, taki... No, jakby to powiedzieć, to jest... VIP, to jest coś z tego, ten...
Co? On jest płyty Kubiego producenta Heiss, tak to się nazywało? Nie pozdro? Pozdro było Jepson. Jepson i Sapi Derki. Tak, pozdro. No, pozdro. Tak. Tak, to jest coś w stylu właśnie... Tak, tak, ale... Pozdro tak, z tak, płyty tak, Kubiego tak, producenta, tak. To jest ten styl, ale kamerzysta gorzej w nim wypada. Szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się ta końcówka, gdzie jest taki tajem ten ściszony. Ten ton jest to jest takie... Właśnie ostatnio jak sobie słuchałem Babuszkę Boi, to kurde... No, ta końcówka bardzo podobna, ale to po prostu dlatego, że tam jest najprawdopodobniej taki sam ton. W sensie, no, on jest tam obniżony i to bardzo fajnie brzmi. No, ale mam wrażenie, że właśnie częściej się właśnie pojawia to obniżanie tonu w utworach hip-hopowych. Dobra, Seven, utwór Seven. Seven. A nie jest siódmy na płycie. Seven to on chyba ma gościu IQ. No to mi się wydaje, że ta nuta, no znowu taka no typowa po prostu, no typowy nie, tekst. Spokojnie. Palesy Gras, 777 wypada w kasynie, chyba wygrywam z garnem. 997 zaraz chyba będzie zmieniony. No 997 wpadł do domu, a on tam 777 nawija. No dobra, to co? To następne. Wyjaśnione. Czyli teraz będzie idę w górę. Dobra, już starczy. Wydaje mi się, bo coś się nazywa utwór Idę w górę, ale wydaje mi się, że na YouTubie on już oczywiście był i wydaje mi się, że tam się nazywał Z bloków na salony. Tak. Zresztą trochę kamerzyście się za to oberwało, bo Nitro widziałem, że komentował, że jak Z bloków na salony? Gdzie on jest? Z bloków na salony. Z bloków na salony, nie? Ten tekst, że ten, nie płaczę, nie płaczę po szmacie, no chyba, że szmatam o logo Versace. Boże. Nie płaczę po szmacie, no chyba, że szmatam o logo Versace. Jest tu dwuznaczność, bo szmata jako ciuch, albo szmata jako kobieta. No. Lecimy dalej. Ja już jestem zmęczony tą płytą. Ja trochę też. Unlucky! No właśnie, i tutaj była właśnie zapowiedź pierwsza płyty, która zostanie wydana w czerwcu. No niestety. Ajajaj, nie policja! Coś poszło, nie pomyśli. No nie wyszło. Ale do samego utworu. Beat jest świetny i to jest, to jest jedyny utwór kamerzysty taki agresywny, który mi się podoba, no się jeszcze Venom był, ale ten jednak wolę. Czy ja wiem, ja wolę Hellboya i tutaj Hellboy jest, rzeczywiście jest taki mi się podoba. Ajajaj. Jest fajny, agresywny, ale nie jest jakiś taki bardzo szczególnie jakoś wulgarny, że tam będzie nawijał ciągle. Ale ta końcówka jest taka świetna. Złoto, słówko. Jakby, ale ta końcówka tak, ale jest takie świetna. Końcówka tutaj, w sensie, no, tak jakby... to jest świetne w porównaniu do jego innych kawałków, bo... No, tak. Ale tutaj właśnie taki zabieg, że kończy się beat, a tam jeszcze kilka linijek jest, taki sam zabieg jak w Kwiecie Polskiej Młodzieży BDS-a. Chociaż BDS tam całą zwrotę nachinął potem bez beatu, ale tutaj cztery linijki też mogą być, czy tam ile. Pan mi teraz kusza. Dobra, no, lecimy dalej. Lecimy do numeru Biała Noc. Dobra, ja nie chcę tego nawet słuchać. Dobra, koniec tego dobrego. Branie. Dobra, gościu, ty to masz chyba branie w warzywniaku. Dobra, lecimy dalej, bo... Moli. Tutaj ten głos jest tak bardzo... Jak się wrzuca rybura do Moli, tak jak, o co chodzi, to jest okej. Okay. Ale jak tak. Kamerzysta mówi moli, to już nawet nie. No, ten głos jest taki pusty, jak on mówi to... Moli. To nie, no ciężko mi odwzorować tak pusty głos. No, to jest strasznie. Tu nic nie jest zawarte w tym głosie. To jest tak, jakbyśmy. Bo on jakby nie śpiewa o emocjach, po prostu. No, tak jak kto robi BDS, no. Ale to nie jest nawet taki głos bez emocji, że. Moli. No po prostu on jest pusty. No, to nie ma nic. Zero, nic. To jakby on nawet nie próbował. No to jest taki pusty kontener. Najgorszy mi się wydaje. Dalej. Najgorszy z całej płyty. Ja wiem. No jest tutaj ten spokojniejszy kamerzysta, ale tak szczerze powiem, czego mi tu brakowało, to trochę adlibów, żeby coś poza jednak tym tekstem, jakieś coś tam było w tle. Mi się wydaje, to by było fajniejsze, takie dopełnione. Mi się wydaje, że większy potencjał ma ten kawałek niż został wykonany. Mi się wydaje, może że by było wyciągnąć z tego więcej. Jakby... Lepiej, że to nie ma adlibów. Nie, mi się wydaje, że właśnie lepiej, bo to nie jest tak full zapełnione, tylko tam jest jeszcze jest taki chill out i po prostu, no jest chill out nuta, bo gdyby bardziej powracała nad tekstem. Momentami
satysfakcjonujące. I teraz coś bardzo ciekawego, zanim puścisz, to ja powiem. No. Ponieważ jest to utwór nie hip-hopowy, ale rockowy. Rockowy. Więc tutaj kamerzysta zrobił coś oryginalnego wraz z Kubańczykiem, bo jest to fit Kubańczyk. Jest to utwór, którego nie ma właśnie na trackliście. Jest to utwór rockowy. No i mimo, że można pochwalić go za oryginalność, to jednak za wykonanie już nie bardzo, bo słyszałem ten utwór już na YouTubie i no proszę pójść, przesłuchajmy sobie jeszcze raz. Zaraz powiemy więcej. Mam wrażenie, że tutaj to jest po prostu hip-hopowy tekst, taki trapowy tekst, przełożony na rockowy utwór. Tak. To jest nawet zabawne, bo tam Kubańczyk o Gucci nawija, więc to jest chyba pierwszy raz, kiedy słyszę nazwę Gucci w rockowym utworze, więc to jest śmieszne, a teraz mi leci z nosa, że się wytrę. No, za dobry to on nie jest. Moim zdaniem ten utwór jest naprawdę niskich lotów, mimo oryginalnego pomysłu. No i tym akcentem możemy tak naprawdę zakończyć ten film, bo... Co tu dodać? Płyta, taka o... No, no znaczy, podsumujmy trochę jakby nią jako całość. No, najbardziej z tej płyty to mi się podoba jednak opaska, więc to o czymś świadczy. To o czymś świadczy, no... Znaczy, no, nie czuję, że są to jakoś tak jest bardzo zmarnowane pieniądze, aczkolwiek, no... spodziewałem się jednak płyta, czegoś lepszego. No, może będą właśnie w śmietniku. To może jeszcze nie tak szybko, bo przyda nam się do kolejnych filmów. Dokładnie tak. Znaczy powiem tak, gdybym nie miał kanału na YouTube, to bym jej nigdy nie kupił. Ale jeszcze kończąc ten wątek płyty kamerzysty, którą cały film słuchaliśmy, to powiem tak. Powinien poczekać z debiutem. Powinien poczekać, nie robić tak szybko, bo on dopiero co zaczął rapować, a już wydał płytę z większości tracków, które stworzył, nie? Powinien naprawdę trochę porobić do szuflady, albo porzucać po prostu na YouTube'a pojedyncze kawałki i poczekać z tym debiutem dłużej, mi się wydaje. Tak jak Kubańczyk. No Kubańczyk płyty nie miał, a robi kawałki. Na zdrowie. Na zdrowie. Kubańczyk płyty nie miał, a robi kawałki. No Kubańczyk jednak robi lepiej od kamerzysty, uważam. I no, mi się wydaje, że jak Kubańczyk wyda płyty, to jednak będzie o wiele lepsza jakościowo niż ta. I pewnie kamerzysta się tam nawet pojawi. Ale no, niepotrzebnie się śpieszył. Tak, mam nadzieję, że. Ale mam też nadzieję, że nie zakończy wcale, nawet jeżeli będzie słaby odbiór, bo no jednak przewiduję, że recenzje będą słabe, prawda? Ale sprzedaż będzie tak naprawdę. Znaczy jest. No, sprzedaż jest już bardzo dobra. Zobaczymy, jak mu wyjdą koncerty. No ale mam nadzieję jednak, że. Nawet jak będzie słaby odbiór, to on no to będzie dalej tam rapował, wyda tą drugą płytę, która będzie lepsza i że wtedy jakoś się odkuje i po prostu wszyscy powiedzą, że dobra, no pierwsza nie wyszła, ale druga jest na poziomie. No mam nadzieję, że nie będzie po prostu robił naprawdę jakichkolwiek kawałków, wiedząc, że jego fani młodzi tak to kupią, tylko że pójdzie w jakość. A kiedy JTM z Żaboludem, Tymkiem albo z jego dziewczyną? Zobaczcie już wkrótce, a my kończymy, więc trzymajcie się i cześć!